wiem, co tam jest ochrona, wiesz, bo coś mi cały czas tutaj tak jakby próbuje jak chochlik taki trochę przeszkadzać, wiesz? Mam wrażenie, że niezwiązane z pracą, ale coś, istotka jakaś. Się tutaj pałęta. No dobrze, Tak. zobaczymy, czy to ktoś, kto tutaj dotyczy tej pracy. Wyszukaj proszę ciało subtelne oliwki. No, powiem ci, że ciało subtelne sobie tak pospacerowało do jednej z kreacji, bo tam Aha. skąd wychodzi, to bije taka energia bardzo wysokich istot, nie? Ma swoją kreację, ale nie używa tej kreacji. Kompletnie nie jest to kreacja dokończona, nie nadaje się do pracy, robię naszą. Bardzo dobrze. Oj, lubi Oliwia chodzić sobie, powiem ci tak. Zwiedza dużo. Zwiedzę bardzo dużo, ale od razu, jak widzę ciało subtelne, wiem na pewno, że ma ogromny problem ze snem. Ona ma według mnie w ogóle przestawiony tryb dzień-noc. Zmęczenie, mało energii w ciele i mamy Dorotko tutaj istoty, które korzystają z energii. Ile istot ingeruje na ten moment w oliwkę? Cztery, ale jeszcze z linii rodowej dwie to będzie sześć. Dwie z linii rodowej. Z linii rodowej to są anioły? Tak, Dorotka, dwa. A ta czwórka? Bo to To mamy nie. szkodniki niskie poziomy demoniczni. I zobaczmy razem z Oliwką, skąd tych panów sobie przygruchała. No właśnie, powiem ci tak, ci panowie już tutaj, na pewno jeden obserwował ją, jak miała 6 lat, bo taką cyfrę szczytał eter. No i zobacz, troszeczkę, wiesz co, nie zwracam uwagi nigdy na takie rzeczy, ale te liczby dzisiaj są dziwne, bo jakby wychodzą mi 3 szóstki. Patrząc na to chłodnym okiem, dlatego że 6 istot, 6 lat i jeszcze dwie dochodzą, jak ma 16. No tak po prostu pokazało się to w taki dziwny sposób. Oczywiście to nie świadczy o żadnej liczbie diabła, bo tutaj, żeby nikt nie pomyślał, że to jest od razu nie wiadomo co. Ale tak to wygląda. I dwie istoty dochodzą jeszcze. Trzy, przepraszam, jak ma 16 lat. Trzy, jak ma 16 lat, a Tak, i kolejny. jedna, jak ma 6 lat. Dobrze, i co było zgodą dla tych istot? Dla tej pierwszej i dla tych pozostałych trzech? Przede wszystkim dla tej pierwszej zgodą były już bardzo obniżone wibracje w domu. Bardzo ciężka energetyka w domu, bardzo trudne relacje. Głównie tutaj mama miała takie przesłanki do życzenia, nazwałabym to komuś źle. To komuś to jest tata. Zgodą na podpięcie się trzech pozostałych osobników u Oliwii, po pierwsze, była także bardzo niska energetyka w ciele i bardzo obniżone poczucie własnej wartości, ale także już widzę, że miała pewnego rodzaju zaburzenie. Ono To już było. zaburzenie główne, tak. I na podstawie tego zaburzenia borderline one tutaj sobie zaczęły poczyniać? Tak. To zaburzenie, trzeba wspomnieć o tym, że bardzo często powoduje otwartość energetyczną i bardzo często przyciąga różnego rodzaju istoty, najczęściej demony. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że tutaj, przy tej przypadłości, i tak Oliwia według mnie ma ich stosunkowo mało. Mało, to prawda. Tak. A powiedz mi, Asiu, czy te istoty mają związek jakikolwiek z jej rodzicami? Bo rodzice też tam mają swoje nakłady.
Pytanie. Tak, Dorotko. Mogę powiedzieć, że mają, jak najbardziej, dlatego że widzę połączenie tutaj, które idzie też od istot do tych ludzi, więc uważam, że tak. To A czy teraz one się jasno pojawiły w tym pokazuje domu nitki. szybciej? One się pojawiły szybciej w tym domu, zanim podpięły się pod oliwkę? Nie, Czyli już wcześniej te były podpięte do rodziców? Te akurat istoty pojawiają się dopiero przy 6 roku życia Oliwii, także ja ich wcześniej nie widzę. Widzę inne, niezwiązane z Oliwią, nakłady, które mieli rodzice, głównie tata, ale mama także, ale tych istot nie. Okej. Dobra, i teraz zobaczmy, Asiu, razem z oliwką subtelną, jaką energię wyciągają te istoty i ile tej energii wyciągnęły na chwilę obecną, bo ma duże ubytki energii. Duże ubytki energii tutaj istoty potrafią zabierać nawet 35% energii, to jest dużo. Bardzo mało zostaje w ciele. Potrafi nawet Oliwia bazować na 11-12% energii. Na tym ona żyje. Jak ma 15, to powiedziałabym, że nie jest źle. Według mnie, chociaż jest to bardzo, bardzo mało, wyciągają, Dorotko, energię witalną i energię seksualną. To biorą od niej. I zobacz, Asiu, czy wyciąganie tej energii może mieć wpływ, może mieć podłoże jej problemów z ciągłym zmęczeniem, z bezsennością, jak również z taką nadmierną seksualnością. Tak, jak najbardziej, Dorotka, ma to wpływ i jest to połączone. A w jaki sposób oni tutaj pracują na tych poziomach? Na czym polega ta ich praca? To jest głównie tutaj na zasadzie kontroli mentalnej, ale bywają też odwiedziny w domu, więc oni potrafią przejść. Widzę tutaj, że ciało fizyczne bardzo często, według tego, co eter pokazuje, przedstawia takie cechy. Ona ich po prostu potrafi wyczuć. Czuje, że jest ktoś obok niej lub w tym samym pomieszczeniu jak one, ale nie tylko w domu. Potrafi nawet wyłapać, będąc na zewnątrz, że jest obserwowana i ma rację. Bo tak to właśnie wygląda. A w jakim celu oni przychodzą do domu i które z nich przychodzą? To chyba te demoniczne istoty. Tak, Dorotko, demoniczni głównie przychodzą ci, którzy podpieli się, jak miała 16 lat. Tutaj oni głównie, tak? Ten jeden jest taki troszeczkę w tej pracy, ten, który pojawia się pierwszy, demoniczny, odsunięty. Natomiast tamta trójka tutaj potrafi przychodzić. Dlaczego nie przychodzą do domu? Właściwie myślę tutaj, że jedynym powodem, jaki ja widzę w eterze, to jest taki, żeby spowodować dyskomfort i strach. Nie widzę powodu, dla którego mieliby tam przychodzić, tak? Bazują na relacjach, bardzo bacznie przyglądają się relacji Oliwii z rodzicami, przyglądają się też samej relacji rodziców, która jest od początku zaburzona i też potrafią coś dla siebie wyciągnąć. Okej, czyli generalnie tutaj bazują na komunikacji tej rodziny. Bazują na komunikacji, mogą bazować także na komunikacji Oliwii z innymi ludźmi. Na pewno także to, co eter szczytuje, bazowali na komunikacji między Oliwią a jej partnerami. Czyli tutaj osoby, z którymi była bliżej, była w związkach, też były narażone na ich wpływ. Mogło to prowadzić do odmiennych stanów świadomości, do na przykład wprowadzania do swojego życia różnego rodzaju używek, alkoholu bądź do przemocy na różnorakim tle. I taka sama przemoc pojawia się tutaj między rodzicami. To jest przemoc już stara, ale one też potrafią doprowadzić do tak zwanego szału drugiego człowieka, jak i samą Oliwię także. Część jej zachowań, które eter czyta, i część jej nawet myśli, tego, co ona mówi, odpowiada, to jest to, za co odpowiedzialne są te istoty. Mogą wzmagać agresję, niechęć do drugiego człowieka, próby odizolowania się, jakieś niefajne odzywki. Także to jest to, Dorotka.
czy Olivia Subtelna widzi teraz, na jakie aspekty te istoty tutaj mają wpływ na poziomie mentalnym, emocjonalnym? Tak, tak, tutaj bardzo duży problem przejawia ciało subtelne właśnie z emocjami, Dorotka. Główny problem to są właśnie tu emocje. Te emocje są różne. Od poczucia takiej beznadziei po nawet zachowania agresywne. Także tutaj widać, że nie może Oliwia w tych emocjach swoich się odnaleźć, ale jest przyczyna ezoteryczna także tego, więc tutaj nakłady, które ma, mogą wzmagać jej wszystkie dolegliwości. Mogą też i na pewno to robią. Eter pokazuje sytuację, że utrudniać jej leczenie się. Mogą nie działać na nią leki, albo mogą działać mniej jak na przeciętnego człowieka. Mogą też działać wręcz odwrotnie, jak powinny. Jeżeli mają wyciszyć, mogą ją pobudzić, nie? Mogą prowadzić do stanów agresji. Także to jest akurat wynik nakładu, jaki ona ma, Trotka. Czyli patrząc na tę sytuację, można powiedzieć, że te istoty tak naprawdę dla nich jest korzystne to, żeby wzmacniać w Oliwii te wszystkie jej stany złości, lęku, takie destrukcyjne, agresywne. Oni korzystają wtedy z tej energetyki, prawda? Bardzo, taka energetyka bardzo, bardzo ta choroba też Oliwii tutaj po prostu jest im na rękę. To jest taki naprawdę balsam dla nich na ten moment, ale eter także szczytuje tutaj stan podobny już do depresji, czyli tutaj według tego, co ja widzę, Oliwia ma depresję. Bo nawet te przestawienie się fazy nocy i dnia i nawet to, ja wiem, że przyczyną ezoteryczną jest, że oni przeszkadzają i też wyciągają tą energię, ale ona nie ma takiego naturalnego, normalnego trybu dnia i nocy, tylko po prostu w nocy jest bardziej pobudzona, ożywiona, a w dzień jest taka bez siły. Tak, tak, no bo jest ten cały cykl zaburzony u niej. Bardzo, bardzo, Dorotka. Okej, czy ona boi się tych istot? Nie, tutaj ciało subtelne nie widzę, żeby przejawiało strach. A czy one przychodziły też w nocy, Asia? Czy one przychodziły też w nocy? Czy miała odwiedziny też w nocy, kiedy ona spała, bo w snach w jakiś sposób się też manifestowały? Jakieś przekazy robiły? Tak. Przekazy obniżające poczucie własnej wartości. Że jest nic nie warta. Ale te słowa już gdzieś, tak jakbym miała na ten moment déjà vu, te słowa już eter mi szczytuje jako kolejne. To są słowa, które według tego, co ja widzę, mama wypowiadała do taty. Tak. Tak jakbym słyszała drugi raz to samo, nie? Tak. Zgadza się. Dobrze, to pytanie do Oliwki, czy ona jest gotowa, żeby tutaj postawić te wszystkie istoty? I żeby mogła ściągnąć ten nakład. Tak. Jest gotowa. Od razu ja blokuję tutaj te demony, Drodka, bo one są wredne. Tutaj mamy poziom 3 i 4, także to wiele wyjaśnia. Złośliwce, tak. I ten jeden jest trójki, ten, który się podczepił, jak miało 6 lat i oddzielam od razu od aniołów, bo to będzie zgrzyt. Nie lubią się panowie. Ja rozumiem, że te anioły tutaj za wiele nie działały, jeżeli chodzi o Oliwię. Za wiele nie działały, bo po pierwsze nie miały jak, po drugie to jest po prostu nakład aktywny z linii rodowej, tak naprawdę, które w jej stronę może się uruchomić w każdym czasie, więc one też dlatego są tutaj pokazane na zielono. Nie mają siły przebicia przez demonicznych tutaj. No tak. Demonicznych mamy, ja odgradzam to i wołamy tamtych, nie, Drodka? Tak, tak, tak. No tutaj jak King Chang mi idą, jeden na czarno, drugi na biało jest ubrany, aż mi się w oczach podwoiło. No tak dosyć oryginalnie.
Też blokuję, bo już widzę od razu tutaj pozdrowienia mamy jak najbardziej. Lubią. I istotę tutaj z drugiej strony z przedziałką, bo blokada blokadą, ale oni ze sobą telepatycznie prowadzą ciągle wojnę, nie? Więc Tak, tutaj tak. mamy. Okej, okay. I w takim razie, Oliwia, całe ten, to podpięcie mentalne i te wszystkie koneksje, no to im wszystko oddaje, zwraca i świetlistym, i tym bytom demonicznym, wszystkie przekazy, informacje, które były jej przekazywane na poziomie podprogowym do podświadomości, obniżające Tak. jej samoocenę, takie, które ją wzywały do złości, agresji, nienawiści. Ona to wszystko, wszystko dosłownie im oddaje. Ona to zbiera i to będzie oddawane. To idzie tylko do demonów. Nie widzę tutaj, żeby anioły robiły jakiekolwiek No nie przekazy. miały szans. A czy tam próbowały, wiesz, jakieś drobne przekazy na tle religijnym, ale to tak jakby murem się odbiło. To nie dotarło do Oliwii. Tutaj dużo słów w kierunku takim, że jest niezupełnie człowiekiem normalnym. Mówię to delikatnie, ubieram słowa, bo tutaj bardzo brutalne nazwy, bardzo brutalne, nawet takiego różnego rodzaju przekleństwa były kierowane na nią, także bardzo silne, mocne słowa, bardzo niefajne. I ona to wszystko im oddaje i w głowie widzę Bardzo takie dobrze. przekonanie, że jest po prostu taka nie do końca normalna, bo takie, tak się kreuje w głowie u ciała No to subtelnego wszystko przez to. wraca, bo to jest Tak. ich wizja i ich manipulacja, więc na to już teraz wie doskonale. No tak, i tych manipulacji, tak jak widzę tutaj, w życiu Oliwii było więcej. Inni ludzie często posługują się, z tego co Eter szczytuje, taką manipulacją wobec jej osoby. To przekazy, to wszystko, słowa, Dorotko, próby nakierowywania na jakąś drogę używek, na nawet drogę, nazwałabym to, zrobienia sobie jakiejś krzywdy, bo tu nawet takie słowa widziałam, zostały im oddane. I cała kontrola mentalna to jest taka Jeszcze kontrola, tak? No dokończ, proszę. Kontrola mentalna rozszerzona, bo wiesz co, te nitki, które idą, one są bardzo takie poskrzępione, co to znaczy, że są ciężej, to się ściąga jak takie zwyczajne podpięcie, tak. One są wyszarpane, tak jakby one próbowały też różnymi drogami docierać, nie? I na pewno tutaj głównym celem ataków też były czakry, chociaż istoty nie mają na szczęście na tyle siły w sobie, żeby zrobić to, co one chciały zrobić, bo jeżeli udałoby się to, to miałybyśmy do czynienia z przejęciem ciała fizycznego przez któregoś z nich albo przez wszystkich. Nie ma kontroli mentalnej, Dorotko. Dobrze, to sprawdźmy razem z Oliwką jeszcze dom, mieszkanie, czy oni tam czegoś nie pozostawiali. Są ślady, są łapy, odciski stóp, wszystko na czarno. Tutaj rzeczywiście ktoś bardzo oznaczył mieszkanie w bardzo taki podły sposób. Wiesz, wygląda to tak, jakby ktoś pomazał im ściany. Tam wszędzie są łapy. Łapy, rozmazane łapy, tak jakby ktoś farbą przeciągał jeszcze po tej odbitej dłoni, ślady na podłodze. Bardzo ciężko tam się mieszka. Energia jest ciężka ze względu na to. Oprócz tego łóżko, i od razu powiem, że pościel wymaga zmiany, wyprania, wygotowania, a najlepiej ta, która jest teraz, wyrzucenia, dlatego że są bardzo duże zanieczyszczenia na tym. Poza tym nie widzę niczego innego, Trotka. Dobrze, to skoro już wszystko zostało pozbierane, to można ich oddelegować do miejsca, do którego przynależą. Energia zwrócona, dosyć dużo miały istoty. Ten tutaj z poziomu trzeciego, który był pierwszy, miał najmniej. Natomiast tamci mieli bardzo dużo energii. Witalna, seksualna to jest oddane. Mogą wyjść. Tak. No właśnie.
Chyba dawno nie byli, Dorotka, wiesz, u siebie tak naprawdę. O, prawda. Przez nich na pewno. Także czas W porządku. do domu wrócić. Koniec. Tak. Biegania po obcych landach. Dokładnie, nie ma ich teraz i anioły jeszcze. Jeszcze Zostały, anioły. ale one, patrzę, czy one w ogóle mają cokolwiek poza aktywnością na linii rodowej, bo energii nie mają, przekazów nie robiły. I w domu też niczego nie zostawiły. I jest jakiś drobny, mały, złoty ślad i to jest do zabrania. Nie widzę nic innego. Dobrze, to w takim razie niech wracają do domu. A oni akurat tutaj powinni należeć do poziomu numer 6 anielskich kręgów i tam idą. W porządku. Ten taki, Dorotko, przepraszam cię, jeszcze jedna rzecz, taki dyskomfort na klatce piersiowej. Zauważyłam u Oliwii takie, po pierwsze, przyspieszone bicie serca, ale też bóle w klatce piersiowej. To tutaj głównym winowajcą był jeden z bytów demonicznych. Tego akurat, co się działo w ciele fizycznym, tego już nie powinno być razem z tym, jak on poszedł do domu. Czy ona wszystkie zgody takie nieświadome, które kiedykolwiek mogła gdzieś podświadomie dać, ona również to zwróciła? Zgód nieświadomych nie ma już ciało subtelne. Okej, oddało. Okej. Dobrze, w porządku. Dobrze, to teraz Asiu jeszcze zerknijmy, zanim wejdziemy już w te wszystkie konflikty, jeszcze na linii rodowej jakieś programy religijne, które jeszcze mogłyby mieć wpływ na Oliwię, ponieważ wychowywana była jednak w rodzinie, która kultywuje. No tak, tutaj ta linia rodowa od samego początku jest bardzo taka uduchowiona. Widzę karmę, Dorotka. Aktywny program karmiczny i karma jeszcze na tle religijnym polega to na tym, że za wszystkie tak jakby złe uczynki czeka kogoś kara, tylko że to jest bardzo jednostronne, dlatego że na przykład widzę osoby, które same były nie w porządku, ale jednak chciały karać albo czekały na karę z nieba na kogoś innego, tak? I to jest odbite w polu energetycznym i to Oliwia uwalnia. Bo tutaj przy tych problemach, jakie ona ma, jeszcze ta głównie karma na tle religijnym może, że tak powiem, też powodować tak jakby zwiększone poczucie winy, a to poczucie winy tak. I bez tego jest duże, nie? Jest duże, tak. Uwolniła to. Okej, dobrze. W takim razie, Asiu, rozpoczniemy tutaj od tej największego problemu, który został zdiagnozowany również przez lekarzy. Chodzi o zaburzenie borderline. I teraz tak, tutaj przyczyną są to konflikty na poziomie biologicznym spowodowane traumatycznymi doświadczeniami rodziców w okresie projekt cel, bo to też chodzi o rodziców, ale również i o wcześniejszych przodków. I mamy do czynienia tutaj z konfliktem odrzucenia i porzucenia. Tak. I chodzi o nieotrzymanie miłości, bo to jest taka podstawowa potrzeba dziecka od opiekunów. Najczęściej dotyczy to głównie ojca, może to być również matki, a może to być również obojga rodziców. I to pragnienie miłości i akceptacji, ten brak tej miłości i akceptacji powoduje, że takie osoby mają w sobie ciągły i racjonalny niepokój, złość, frustrację, mogą odczuwać permanentny smutek, poczucie winy, nawet wstyd. Odczuwają również paraliżujący lęk przed odrzuceniem, stając się zaborczymi, zazdrosnymi, kontrolującymi swoich partnerów. I tutaj takie zachowania prowadzą również do kryzysów emocjonalnych i mogą również prowadzić właśnie do choroby, która nosi nazwę borderline, czyli poważnego zaburzenia psychicznego, które charakteryzuje się przewagą negatywnych uczuć, właśnie takim lękiem przed odrzuceniem i porzuceniem, rozczarowaniem i nieumiejętnością budowania stabilnych relacji z innymi ludźmi.
I teraz tak, duże znaczenie tutaj mają odczucia matki. Zobaczmy to porzucenie i odrzucenie. Co się działo, Asiu, kiedy podczas poczęcia? Czy ta ciąża była w ogóle planowana przez rodziców? Nie widzę, żeby była planowana drodka. Czyli jakie emocje towarzyszyły rodzicom podczas poczęcia? No podczas poczęcia, kiedy nie wiedzieli jeszcze, że to się skończy ciążą, no to te emocje były takie jak u ludzi, którzy po prostu są bardzo siebie blisko. Natomiast później widzę poczucie zaskoczenia, ale bardzo negatywnego u mamy. Była zaskoczona, bardzo była zawiedziona, bo ja widzę tutaj, że to kompletnie nie było przez nią planowane jakkolwiek. Czyli ona Planowane, ale. nie była nastawiona na to, ani nie była gotowa na to, żeby mieć to dziecko w tym momencie, kiedy się dowiedziała o ciąży z Oliwią. No ja w ogóle nie, widzę coś takiego, że ona w ogóle z tym mężczyzną tak jakby nie planowała mieć dzieci. Okej. Bo te relacje już były, widzę, że bardzo takie zaburzone między Już nimi. Nawet wtedy. powiedziałabym, że od początku tej znajomości. Więc nie widzę, żeby mama planowała dzieci w ogóle. I teraz bardzo ważne, Asiu, jak czy Oliwia tą jej taką niezgodę i taką niechęć bardzo do tego faktu, że ona w ogóle jest w ciąży, mogła odebrać jako odrzucenie? Tak. Dobrze, Tak. gdzie się to z tamtego momentu ta reakcja matki jej zapisała jako odrzucenie? No to jest tutaj klatka piersiowa, drodka. I głowa. I Oliwia uwalnia. To są właśnie uczucia, które tak jakby od mamy sobie przypisała. Jeszcze w środku. Czekaj, bo tutaj jeszcze miałam coś. Dobra, a teraz zobaczmy jeszcze, Asiu, jak wyglądał poród. Ciężki poród i widzę chwilę pauzy w tym porodzie, tak jakby przy końcu. Znaczy był bardzo, bardzo bolesny, bo eter tak szczytuje ten poród. Bardzo bolesny. Tym bardziej, że tak jakby on odbywał się bez zgody mamy. No bo cała ciąża tak jakby też odbywała się bez jej zgody. Ona na to tak, tak. Się nie Czyli godziła od samego Oliwia początku. Miała zapisane takie przekonanie w związku z tym, że mama nie godziła się, jakby nie pogodziła się z tą ciążą, że będzie mamą, że jej tutaj nie powinno być, że to nie jest dla niej miejsce, że powinna zniknąć stąd. Że jej tutaj nie powinno być, tak. Niepogodzenie się, także widzę, to jest zapis głowa, klatka piersiowa do uwolnienia, że lepiej by było, żeby po prostu ona nie powinna tu się pojawić i nie godzi się z tym, że tu jest. I to Oliwia właśnie musi uwolnić, bo to są uczucia, które towarzyszą jej tak naprawdę od pierwszego dnia już urodzenia, więc tutaj bardzo stara sprawa. I takie przekonanie, że nie jest razem z tym, jeszcze raz Dorotka. Że nie jest chciana, Asiu, że nie jest chciana przez rodziców, przez że mamę. Nie jest chciana głównie przez mamę tutaj, bo u taty odbieram raczej takie emocje, że on się cieszył w tym wszystkim, że będzie tym tatą. Nie widzę tutaj, żeby był nastawiony tak jak mama na tą ciążę. Więc Oliwia tutaj z głowy. Także uwalnia. Bo Te ten emocje, zapis, że ona tutaj nie powinna być już w czasie no właśnie ciąży. Ten zapis, że jej tutaj, że to nie jest jej miejsce, ale że tak. Nie jest chciana, powoduje później, że dziecko realizuje program swojego życia, czyli egzystuje, ale nie żyje, czyli tego nie można nazywać życiem. To jest taka walka o to życie, tak? Cały czas. No, tak to tutaj wygląda.
No właśnie dlatego ona te rzeczy teraz wszystkie uwalnia. Tak, razem z tym Dorotka już wyświetla się także konflikt tożsamości. Tak. Pokazuje się w klatce Ja chyba nie piersiowej, tak. znam swoich rodziców, tak. Nie wiem, kim jestem dla nich. Dokładnie, ale ten konflikt tożsamości widzę, że także mieli oboje rodziców, oni Tak, no także. więc ze strony rodu też musi to ściągnąć I ze i. strony rodu bardzo dużo osób z konfliktem tożsamości. Dużo osób nie wiedziało, kim jest i kim chciałoby być. Nieakceptowanych ludzi bardzo dużo. Tak. I tutaj odbić się w polu znowu mamy klatkę piersiową, głowę Oliwia uwalnia. Ale uważam, że skoro ojciec ma problem i miał problem z alkoholem, to tam też jest albo odrzucenie, albo porzucenie, więc trzeba sprawdzić również Tak. pod tym kątem oba rody. No tutaj poczucie odrzucenia tutaj miała znowu mama i tata, więc tutaj jeszcze to. I tata żył tak jakby bardzo długo w konflikcie już terytorialnym i w takim też konflikcie żyje Oliwia. To Tak. też jest po linii rodowej do Tak. uwolnienia z pokolenia 6, tak. Bardzo głęboko zakorzenione, bardzo takie silne. Konflikt terytorialny, przepraszam, na tej linii rodowej jest taki dosyć powszechny. Brak poczucia bezpieczeństwa razem z tym bardzo dużo osób miało. Tata, mama także. Tak. Uwalnia Oliwia, bo ona także tutaj ma, znowu to jest klatka piersiowa, jest to kręgosłup, ale pokazuje mi się brzuch, jelita, żołądek, na czerwono, czyli wiem, że jeszcze jest stan zapalny. Czy przyczyną, jedną z przyczyn tego stanu zapalnego jest Dorotko stres? To, co się dzieje tam w jelitach, nie? Tak. Uwalnia Oliwia. I zaobserwuj, Asiu, proszę, razem z Oliwką, czy mama przed ciążą bądź w ciąży przeżywała też jakieś stany depresyjne, lękowe i w rodzie w ogóle ktoś w jednym czy drugim miewał takie problemy, jakieś fobie. Mama na pewno miała tutaj stany przypominające depresję. Ona stany się też bardzo pogłębiły i nawet w samej ciąży ja też bym powiedziała, że ona miała ciągle depresję. Po drugie nerwice, bo tak to wygląda. I takie stany widzę u niej też przed ciążą. I depresja, i nerwica, i zachowania bardzo agresywne Agresywne. przejawiała jako kobieta w stronę ojca. W Ojca. stronę także innych ludzi, ale już na mniejszym tle. Do niego to było bardzo wzmożone. Ona po prostu, według tego, co ja teraz czytuję, mogę powiedzieć, że tego człowieka nienawidził. Tak to A zobacz, wygląda. Asiu, czy te emocje, takiej właśnie te ataki agresji matki, Oliwia zapisała w sobie z tamtego okresu Tak. i odtwarza Zapisała. do dzisiejszego. Zapisała, jest zapis w głowie i odbicie w polu właśnie tej agresji. I taką też agresję Oliwia też potrafi przejawiać. Do uwolnienia, to jest od mamy. Lęki, płaczliwość, zmiany nastrojów i bardzo duży problem także z emocjami właśnie przejawiała jej mama. Mogę powiedzieć, że do jakiegoś stopnia nadal go przejawia. Problem z emocjami miał też tata, tylko troszkę na innym tle, bo on był taki bardziej stłamszony. Tyle, że widzę jeszcze odskocznie, on uciekał z tego domu i ja też czytuję, że on prawdopodobnie jeździł do pracy, bo ja go widzę poza domem i on potem wraca, nie? Głowa też tutaj, klatka piersiowa i znowu mamy brzuch, Oliwia też uwalnia. Poczekaj, Asiu, jeszcze jedna rzecz do mnie przyszła teraz, właśnie w związku z tym, że tata był nieobecny w czasie ciąży, on, że tak powiem, pracował poza domem. Nie było Czy go to tak. też nie ma wpływu na to, że ona się odrealnia, bo tata jest reprezentantem umysłu, myślenia, czyli brak ojca powoduje też u niej takie stany właśnie wyłączania się, odrealnienia, bo jednak ten ojciec był nieobecny.
Zobacz to połączenie w Tak. tamtym czasie. Tak, Dorotko, jest to jedna z przyczyn właśnie takich stanów i ja też widzę jeszcze jedną rzecz. Oliwia już w samym brzuchu mamy produkowała bardzo dużą ilość lęku, dlatego że takie przekazy, które robiły jej istotę, mama też bardzo często nazwałabym to, że mówiła do siebie, a nawet mówiła do Oliwii małej i to nie były przychylne słowa, bo ona się nie godziła ze swoim stanem, tak? Tak, więc Oliwia to wszystko teraz uwalnia, wszystko to, co zapisała od mamy. I to jest głowa znowu z bardzo takim silnym rzutowaniem tutaj na potylicę. Uwalnia Oliwię. Dobrze, i teraz tak, dla dziecka traumą może być również wczesne odstawienie od piersi, a Oliwia była bardzo krótko karmiona piersią, więc interesuje mnie, jak ona odebrała ten moment odstawienia od tej piersi. Znaczy, no tutaj Emocjonalnie. no to bardzo w ogóle drastycznie przeżyło dziecko dla niej. To wyglądało jak zerwanie takiej ostatniej więzi z matką, z ostatniej takiej nitki, której ona się uczepiła do mamy, bo mama nie miała więzi z tym dzieckiem. Tutaj eter nie szczytuje takiego macierzyństwa, miłości, obdarzeniem, uczuciem. Ta pierś była taką jedyną, że tak powiem, formą bliskości z tą mamą, ale tutaj zostało jej to zabrane, tak jakby ktoś ją całkowicie odrzucił. I ja widzę uruchomienie się właśnie tego odrzucenia takiego całkowitego. Odrzucenia, właśnie o to miałam zapytać. To Właśnie, jest więc korzeniem właśnie dla mnie jest to tutaj, Dorotka. Tak, tu jest gwóźdź programu, więc ona teraz ten cały zapis, ładunek emocjonalny, to jak przeżyła to odstawienie od piersi, to wszystko teraz uwalnia. Uwalnia tutaj bardzo duży manifest tego w polu energetycznym. Powiedziałabym, że na tyle silny, że przesłania dużą część pola. Za tą plamą ciężko było zobaczyć cokolwiek innego. No, powiem ci, że wychodzi, ale dziwną taką smugą, tak jakby zmieniało formę, nie? Ja myślę, że to od razu ciało subtelne powinno spalić, bo to tak jakby ta energia nabrała już pewnego rodzaju świadomości, jeżeli nabrała, może grać przeciwko niej. Wyszło, Dorotka będzie niszczone, bo to nie podoba mi się forma tego. Tak, tak, tak. W porządku. I teraz tak, tutaj podstawą borderline są dwa skrzyżowane konflikty, czyli to jest konflikt, nie mogę uciec, ale też i nie mogę walczyć, czyli nie mogę uciec jest w żeńskiej półkuli mózgowej, a walczyć jest w męskiej półkuli. I teraz trzeba popatrzeć, czy w rodzie była jakaś historia gwałtu, brutalnego pozbawienia dziewictwa w noc poślubną. Były, Dorotka, sytuacje wymuszonych stosunków, gwałtów, no właśnie, brutalnych postępowań z kobietami, głównie tutaj młode sytuacje, kobiety. W której ktoś był traumatycznie przeżył, czyli bardzo emocjonalne tak. Sytuacje, w której nie mógł uciec, ale też i nie mógł walczyć, tak? Był No bezbronny. Właśnie to ta noc poślubna tutaj się pokazuje, młoda kobieta, mężczyzna, starsze od niej pokolenie, to było. To była trauma. To było to, o czym mówisz, nie? Zapis polu odbicie na wysokości płota czołowego, Oliwia, uwalnia. Przepraszam, bagatelizowanie problemu, Dorotka, przez członków rodziny tej kobiety, bo ona o tym powiedziała, ale pierwszej swojej babci. To, że to nic nie było, to miało właśnie tak wyglądać, nie? Że tak to jest. Czyli też nie było wsparcia ze strony rodziny. Nie było w ogóle, tak. Nawet nikt nie chciał o tym słuchać, tak jak już zobaczył, na jakim tle ta rozmowa jest, to tutaj jak została wysłuchana, to i tak dobrze, ale nikt jej... Zobacz jeszcze, Asiu, czy ma to powiązanie z liczbą urodzenia, bo Oliwka jest jedynką, czyli połączona z jedynkami, czwórkami, siódemkami. Ma, bo ta dziewczyna to jest jedynka właśnie z linii no, rodowej. Właśnie. No właśnie. Ona była pierwsza, tak.
Powiem ci, że jak tak patrzę dalej, Dorotko, jest troszeczkę takich sytuacji na tej linii rodowej wymuszeń, wiesz, na tyle seksualnym i widzę odbicie w polu tutaj na wysokości tutaj miednicy, ale tak bardziej, tak jakby od boków to trzyma, Oliwia uwalnia, bo to są dwie takie, te energie też mogą blokować jej na przykład postrzeganie bliskości z drugą osobą, jeżeli zdecydowałaby się na takie, mogłaby po też odziedziczonej pamięci z linii rodowej myśleć, że ktoś wyrządza jej krzywdę, nawet gdyby był delikatny i bardzo czuły. To odbieranie jednak bodźców tutaj jest utrudnione i jest takie troszeczkę zniekształcone u Oliwii, nie? Nie ma już tej energii. Oliwia uwolniła. I zobaczmy teraz dalej, Asiu, czy w okresie przedszkolnym Oliwia zetknęła się z jakąś sytuacją, która była dla niej bardzo traumatyczna, dla niej dramatyczna i emocjonalna, jeżeli chodzi o odrzucenie. Bycie odrzuconym, zawstydzonym, w jakiś sposób poniżonym, coś, co obniżyłoby jej też jej poczucie wartości, nieakceptowanym, na przykład przez rówieśników, wyśmianym. Były takie sytuacje, ale wskoczyło mi najpierw co innego, że samo oddanie jej też do przedszkola już było tak jakby, ona to odebrała jako próba pozbycia się jej w ogóle z domu. Więc to też uwalnia, bo wszystkie tutaj te rzeczy są ważne, tak, które ona odebrała, bo to liczy się to, jak ona to odebrała. Bardzo emocjonalnie przeżywała jako małe dziecko tutaj na przykład zabranie jej czegoś w tym przedszkolu zabawki. Patrzyła też na taką postawę pani, ale te panie czasami one nie reagowały tak, jak Oliwia chciałaby, żeby zareagowały. Ona reagowała tak, jak zareagowałaby jej mama, czyli bez takiego włożenia serca w to, co robiły, nie? Jej to przypominało bardzo z jednej strony zachowanie matki, ale bardzo przeszkadzały jej dzieci. Ona nie miała takiego skupienia w tym miejscu. Już od razu też widzę, że nie czuła się tam bezpiecznie, czyli konflikt terytorialny i poza domem, i w domu już był. I jeszcze jedna rzecz, Asiu, tutaj, którą pominęłam, wśród ofiar odrzucenia są między innymi dzieci poczęte z tak zwanej wpadki, które nie były planowane, ale i też te, których płeć się nie zgadza z oczekiwaniami rodziców lub jednego z nich. I zobacz, czy w jakikolwiek momencie tej ciąży emocjonalnie miała zapisany Oliwia taki sygnał, że jednak ta płeć nie do końca to jest to, co by rodzice chcieli. Albo którejś z nich. To mogło być przez chwilę, potem mogło to przejść. Już to była taka krótka chwila, kiedy mama tak pomyślała, że to mógłby być jednak że już chłopak, łatwiej, już tak. Jest. Przynajmniej nie będzie według niej cierpiał, tak jak kobieta. Było coś takiego, jest odbicie w polu energetycznym za głową do uwolnienia, Drodka. To nie było długo, bo to była chwila, ale mknęło, tak. Bo to jest też taki zapis, że skoro mama mnie zaakceptowała taką, jaką jestem, to znaczy, że jestem beznadziejna, że jestem nic nie warta, czyli to też jest obniżenie poczucia własnej wartości już na tamtym etapie. No tak. Tak, dokładnie. Jej nie potrzebuje, prawda? I no stąd właśnie u takich tutaj osób często dokończ, Dorotko. Konflikt odrzucenia, wtedy udają kogoś, kim nie są, i tą cechę również ma Oliwia, czyli ona próbuje odgrywać rolę jakąś przy kimś po to, żeby być zaakceptowanym, ponieważ ten ułamek, ten moment, w którym mama jednak poczuła, że ona by chciała chłopca, powodował, że ona nie akceptuje siebie samą taka, jaka jest. No tutaj widać ewidentnie, że jest tutaj taka gra pozorów, żeby utrzymać też relacje na takim dobrym stopniu, ale ta relacja nie wygląda na taką poprawną, normalną, bo tutaj ona jest nadal w jakimś kierunku jednostronna, mimo tego, że może wydawać się lepsza, jak była. I to jest tutaj taka próba chyba ostateczna też takiego przypodobania się już w bardziej dorosłym życiu.
w kontakcie między matką a sobą, nie? I tą potrzebę akceptacji u innych, to na to wszystko też właśnie, bo ten korzeń uwolniła, ale to też jest chodzi zawsze, o to. Dorotko, jeszcze jedna sprawa. Potrzeba akceptacji u Oliwii występuje u osób innych, ale ona szuka osób silniejszych od siebie. Wtedy chce być zaakceptowana, bo jeżeli znajdzie słabszego albo takiego, który jest delikatny, będzie go tłamsić. Ona tak jakby wszystko to, co miała w głowie i w podświadomości, szuka delikatnego człowieka, czyli jakiego słabszego od niej, żeby miała tak jakby na kimś odegrać za to wszystko, co jej się przydarzyło i za to, co też pamięta podświadomość, bo pamięć nie zupełnie tutaj pamięta, ale podświadomość tak. I tutaj to uczucie takiego przypodobania się, czy odgrywania roli, czy akceptacji u osób silnych z głowy wyciąga, ale mamy też tą drugą stronę, szukanie tych słabszych ludzi, delikatniejszych Tak, od siebie, tak. którzy nie potrafią postawić się, albo którzy chcą dobrze, nie? To też uczucia temu towarzyszące. Bo później widzę, że to, co robi Oliwia, powoduje z niej znowu poczucie winy, wywołuje w niej poczucie winy. Także koło się też zamyka, jest w finale na siebie zła, że robi pewne rzeczy, nie? Do uwolnienia, uwalnia. Tak. I teraz jeszcze tutaj, tak? Jeszcze, Dokończę się. Dorotka, przepraszam, bo ciągnie mi się to dalej. Przeskoczyło na rodziców i widzę sytuacje, w których mama też była silniejsza od taty. Tak jakby. Tak. Mogła znęcać się nad nim albo mówić mu przykre słowa, ale nie tylko, bo tutaj mamy do czynienia jeszcze z sytuacjami, gdzie już poszły ręce w ruch, czyli potrafiła mu przełożyć, dlatego że też w pewnych momentach była silniejsza niż on, na przykład wtedy, kiedy jego stan był różny, albo na przykład był pod wpływem alkoholu, na chwiejących się nogach, albo spał, to były takie momenty, kiedy był słabszy. I to też jest tutaj przeniesione, zapisane w okolicach tutaj zatok czołowych do uwolnienia. I teraz nawiązanie jeszcze do tej rany odrzucenia, to co ona uwalniała, to też jest ten schemat, się powiela później właśnie w jej życiu. Wyglądało to tak, że im większa ta rana jest odrzucenia, tym bardziej ona przyciągała sytuacje, w których czuła się odrzucana lub sama odrzucała innych. No tak. Bo w naturze nic nie znika, prawda? No nie, 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 to wszystko dąży do równowagi, a przynajmniej próbowało dążyć do równowagi. Rzeczywiście tutaj sytuacji, kiedy jest odrzucana, jest sporo, ale też sytuacji, w których Oliwia odrzuca też. I to I rzeczywiście. kolejna jeszcze rzecz, ona ma też nadwrażliwość na dotyk, czyli taką niechęć do dotykania i to się na różnych aspektach przejawia u niej. Trzeba zobaczyć na ten moment tego cesarskiego cięcia, ponieważ sam zapis, że ona nie przyszła w naturalny sposób, tylko przez cesarkę. No nie, nie, bo tam było za ciężko. Tak, więc dlatego później w życiu jest ten program, że jest problem z podejmowaniem decyzji, nadwrażliwość na dotyk. Jest Więc to, ten. Dorotka, z tamtego okresu, ale jeszcze ci powiem później. Momenty, kiedy mama odrzuca ją jako małe dziecko, bo widać już, że ta okazywana miłość jest zbyt mała. To przytulanie jej jako dziecka też nie następuje, czyli ona nie zna takiego przyjemnego dotyku, jakim jest tulenie, przytulenie, danie takiego poczucia bezpieczeństwa. Ona tego po prostu nie poznała. Więc ten moment, kiedy ona była oddzielona od tej mamy, na ten czas, na to wszystko też uwalnia ten brak tej matki no tak. Na tej porodówce. Brak matki, brak także ojca i potem te braki dalej ciągną się we dwa już razem, nie? Tak. I dalej tutaj mamy jeszcze, Asiu, żeby było tego więcej, to jeszcze było winięcie pępowiną. Czyli teraz trzeba spojrzeć na wspomnienia dotyczące ludzi, którzy zostali powieszeni, ścięci, to najpierw w rodzie. I zobaczmy, czy to też ma połączenie z liczbą urodzenia, czy to są też osoby połączone. Ale tu widzę samobójstwo, Dorotka.
Mamy Ale wisielca i poprzez, a właśnie, powieszenie. jedynka, więc tutaj jest połączenie, tak. No sam odebrał sobie życie, bo tutaj widzę, że razem z tym dużo gruźb odebranie sobie życia i tutaj widzę nawet sugestie były w bliskiej rodzinie i jednej osobie, drugiej, żeby może sobie w końcu zakończyła to życie, tak? Na takim złośliwym tyle wypowiedziane bardzo. To to połączenie jest tutaj odbicie. Ten człowiek sobie na tej linii rodowej, to jest pokolenie numer 3, ewidentnie nie poradził, to jest mężczyzna. Miał może 34 lata drobka, kiedy się powiesił, ale jest odbicie w polu do uwolnienia. Tak. I teraz Asiu, dalej to owinięcie pępowiną z punktu biologii wskazuje, że matka nie chciała urodzić Oliwii, nie chciała jej wpuścić na świat. Podświadomie nie chciała tego zrobić, więc No, ten zapis tak, również tak było. Tak. To jest głowa do uwolnienia, Oliwia uwalnia to. I jeszcze wspomnienie rodowe, trzeba sprawdzić lęk matki o płód albo śmierć podczas porodu, czyli taki lęk przed jakby rozstaniem z tym dzieckiem, czyli brak tego dziecka powoduje, że jest taka separacja w rodzie między matką a dzieckiem. Już to widzę, lęk podczas porodu, dorodka drugiej kobiety, która jest zmarła siostra, ale widzę sytuację, kiedy to kobieta rodzi i nie przeżywa porodu, dziecko tak. To wszystko. Ale To się... jej siostra jest w ciąży i bardzo się boi tego właśnie, że straci życie. Uważam, poród jako coś, co zagraża życiu kobiety, ale w ten sposób też myślała mama Oliwii, odbicie w tak. polu za plecami do uwolnienia. Tak. Oliwia ma Tak. to. Uwolnia. Dobra. Bały się kobiety rodowo, tutaj widzę w ogóle strach przed zajściem w ciążę z przyczyn dorodka zdrowotnych. Bały się po prostu komplikacji, głównie porodowych i to też jest odbicie w polu. Liczby połączone tutaj z Oliwią, więc eter szczytuje, więc i jest tak. Uwalnia Oliwia, to okolice klatki piersiowej. W porządku. I jeszcze teraz, tak, mamy ADHD, Asiu. I teraz, co to znaczy z punktu biologicznego? I trzeba zobaczyć, czy takie sytuacje miały miejsce. Dziecko jest nadal aktywne wtedy, kiedy pokazuje podświadomie, że jest żywe, bo albo w czasie ciąży matka musiała leżeć, albo jakieś krwawienie występowało. A jak matka się leży i nie porusza, to dziecko wtedy porusza się też mniej. Wtedy matka się stresuje, że się coś dzieje nie tak i sprawdza, czy żyje. Bądź z rodu jest to jakieś wspomnienie, jeżeli to nie chodzi o No matkę. były momenty, że leżała, ale były momenty takie, że ona po prostu chciała zasnąć, bo nie chciała myśleć, wiesz? I to było takie nawet, no położenie się po prostu, żeby w celu zaśnięcia. Jeszcze patrzę na linii rodowej, bo już od razu ci powiem, że na pewno było i na pewno nie mało tego. Były, bardzo często występowały ciąże tak zwane zagrożone na linii rodowej od samego początku. Tak, i to właśnie drogą rodową szło dalej, bo dużo kobiet miało jednak zagrożenie w ciąży albo krwawienia. Nie wszystkie prowadziły do poronienia, ale były krwawienia, których nie powinno być. I one też musiały prowadzić oszczędny tryb życia lub leżeć, i najczęściej leżeć. Jest odbicie w polu na wysokości mostka u Oliwii. To też znowu mamy połączenie liczbowe, dorodka. Bardzo mocno wybijają się jedynki dzisiaj, bardzo mocno. Jest to cyfra, którą ja najczęściej widzę z tych połączeń, nie? Właśnie ta jedynka. Uwalnia Oliwia. I teraz tak, ADHD to jest tutaj taki konflikt również, że matka nie słucha ojca, ojciec nie słucha matki, czyli nie ma komunikacji między nimi. Lub matka próbuje zwrócić na siebie uwagę w czasie ciąży. Matka nie uczestniczy w porodzie. No to się zgadza, bo matka nie uczestniczy w porodzie, bo była cesarka. I teraz, czy były sytuacje jakieś, w których
nawzajem siebie nie słuchali rodzice. No mogę powiedzieć, że od samego początku tak było, więc tutaj głównie tutaj... W której z tych sytuacji są zapisane na poziomie emocjonalnym? No ten brak komunikacji najbardziej, Dorotko, jest zapisany. Dobra, to niech sobie to też uwolni. I to głowa i znowu klatka piersiowa, niestety bardzo mocno obciążone ciało subtelne, klatka piersiowa wpisami. Uwolni, Oliwie. I jeszcze jest takie jedno pytanie, czy matka, że matka nie wie, kto jest ojcem dziecka? No właśnie ci powiem, tutaj eter szczytuje pewne sytuacje, które są powiązane z tym, co ty mówisz, Dorotka. Według tego, co tutaj jest to pokazane, tutaj ta relacja rodziców dawno już przestała, że tak powiem, istnieć. Ona istnieje tak jakby tylko teraz na papierze nadal, ale tam źle było już bardzo długi czas. Były takie Dobrze, czy sytuacje. Jest na poziomie emocjonalnym matka poczuła taką niepewność, że ona nie do końca wie, kto jest biologicznym ojcem Oliwii? Miała Wiesz, to takie momenty. sprzeczność taką Eder szczytuje, bo szczytuje to, co powiedziałaś, ale szczytuje mi jeszcze, że ona też chciałaby, żeby ten ojciec nie był, ojciec Oliwii nie był ojcem tego dziecka. Dobrze, a czy to ma jakieś odniesienie w jej polu informacyjnym Oliwii? Czy to gdzieś jest zapis z tych sytuacji? Jest, że może nie być córką swojego taty. Coś takiego, Dobrze, że to może też nie być. Uwaga. Nad głową tutaj też do uwolnienia, bo jest odbicie, tak. I teraz jeszcze kolejna rzecz, która dotyczy ADHD, czyli że dziecko cierpi na deficyt uwagi. Przykładem jest sytuacja, w której ojciec dziecka jest nadmiernie skoncentrowany na swojej pracy i nie poświęca należytej uwagi żonie w ciąży. I ona ma dość jego koncentracji na tej dla niej niewłaściwej rzeczy i przeżywa to bardzo mocno, co mogło również poskutkować brakiem koncentracji u Oliwii. Bo jego, przypomnij sobie, nie było, No więc nie było go, bo był w składa pracy, niego, że on jest tak. skupiony na pracy, a ona go potrzebuje, a jego nie ma na miejscu, tak? Znaczy dużo tutaj mama wygenerowała złości w tej sytuacji, bo tą ciążę jednak była sama. Ale te jego powroty nic nie zmieniały, bo z nim też nie czuła, że właśnie on nie daje jej tej bliskości, nie daje jej tego wsparcia, także była zła, że go nie ma, ale kiedy wracał, to też nie było to, co ona chciałaby, żeby było. Miała bardzo dużo żalu do niego. Właśnie w polu informacyjnym Oliwii, W że głowie. On się skoncentrował na niewłaściwej rzeczy dla niej wtedy. W głowie. Jeszcze coś innego widzę, bo ten mężczyzna, czyli tata Oliwii, tak w pewnych rzeczach orientował się i on, tu są pewnego rodzaju przypuszczenia, które szczytuje eter, że żona może nie być mu wierna. I on przejawiał pewne zachowania, które świadczyć mogło o tym, że jest zazdrosny albo nie jest pewny jej postępowania. On jej nie tak do końca wierzył, tak? I eter szczytuje to jego pracę też jako pewnego rodzaju ucieczka, żeby po prostu tego nie oglądać, bo on Tak. daleko będąc nie będzie tego chociaż widział, a w domu własnym widziałby, nie? Tak. I odbicie takiej niepewności, uczuć albo poczucie, że jest oszukiwany, okłamywany i odrzucony, też jest odbicie w polu u Oliwii. Ona też ma bardzo silne połączenie z nim emocjonalne do uwolnienia. Dobrze. I teraz pytanie, czy w tym rodzie były jeszcze jakieś inne zdrady, które są zapisane w polu informacyjnym Oliwii? Były, Dorotka. Były zdrady, że tak powiem, na obu liniach rodziców, na linii rodowej. Tutaj dotyczyły, zdradzały i kobiety, i mężczyźni. Kobiety zdradzały dlatego, że nie czuły się przy partnerze pewnie albo były kompletnie odrzucone jako kobiety. Ludzie, u których strefa taka seksualna nie istniała w ogóle, tak naprawdę. Mężczyzna robił wszystko, tylko nie sypiał z żoną, a żona chciała, żeby sypiał.
ale zdradzali również mężczyźni, bardzo dużo mężczyzn po linii rodowej taty byli to mężczyźni, którzy byli też przez partnerki, potem żony traktowani źle, traktowani jakby byli gorsi, nie? Czy ten zapis, Asiu, może mieć wpływ, teraz zobacz, czy widzisz jakieś połączenie, że on powoduje u Oliwii na przykład chęć kontroli, bądź brak zaufania na przykład do mężczyzn, do relacji w ogóle? Czy tak, powoduje brak zaufania, tutaj widzę połączenie i od razu mi wskakują relacje też, w których występują zdrady, czyli tutaj partner nie jest wierny. Przyciągała takich partnerów. Ale też partner, który jest przemocowy, który jest według mnie tutaj był bardzo nieodpowiedni, bo już wiem, że to jest czas przeszły ten człowiek, który się znęcał, wręcz wytykał wady i bardzo nazwałabym to, że wjeżdżał na psychikę. I on tutaj głównie spowodował pogorszenie się jeszcze stanu Oliwii, chociaż i przed tym związkiem nie był on dobry. Pierwszy partner też nie był dobry, ale ten, który następuje po nim, tak jakby przyjął, miał najgorsze cechy, jakie mógł według tego, co ja tutaj widzę. Bardzo ją to zniszczyło, jeszcze bardziej psychicznie, ona bardzo podupadła po tym właśnie związku. Czyli Więc na tutaj... wszystkie te emocje, Asiu, które wygenerowała i te zapisy, jakieś jeszcze takie programujące konflikty w międzyczasie, które sobie wpisała podświadomie w czasie trwania tych relacji, niech ona teraz to też pouwalnia na linii życia. Dobrze. No tutaj na linii życia to tych sytuacji, takich głównych związków, to eter szczytuje jeden taki dosyć ciężki związek, jeden, ale to nie był długi. I trzy dorodkawice. I pomiędzy są też takie relacje, które nie były związkiem, ale takie próby poznania się, kiedy już Oliwia widziała, że to już nie jest ten człowiek, tak to jest pokazane, nie? Ciężko jej było też zaufać, ale ona dalej dąży tutaj, szuka tak jakby tego ojca, którego nie miała i eter to łączy, nie? Że ci partnerzy to zawsze mieli tak jakby mieć namiastkę tego taty, opiekować się, ale oni się nie opiekowali. Tych, co, ci, którzy tam byli, ja nie widzę, żeby oni się opiekowali. Uwalnia to. Dobrze. I teraz przechodzimy do problemów z agresją, gniewem i złością. I złość to także zdrowa emocja, pod warunkiem, że jest wyrażona w sposób, który nie rani innych ludzi i siebie. Mówi też o naszej reakcji na czyjeś zachowanie lub zdarzenie, jak również służy nam do wyznaczania naszych granic. I teraz należałoby zwrócić uwagę, gdzie jest to źródło tego gniewu u niej. Bo najważniejszy gniew, który towarzyszy nam, to głównie od dzieciństwa, nawet od czasu, kiedy rodzice byli w ciąży, tam też już ten gniew się mógł gdzieś przejawiać i idzie później przez resztę życia z Oliwią. To może być również złość na matkę, na ojca, za prawdziwe lub wyobraźni jakieś krzywdy, które ona uważa, że doznała ze strony kogoś z rodziców? Powiem ci tak, w brzuchu ja tej złości, gniewu nie widzę. Bardziej widzę strach, niepewność, niewiadomą. Gniew już widzę i znowu wskakuje mi, bo już mówiłam, że mnie przerzuciło na początku, do sytuacji odstawienia od piersi. Najpierw jest szok, potem jest lament, a później następuje, to jest taka pierwsza złość w tak małym dziecku, kiedy już widzi, że nie dostanie z powrotem, że tak powiem, tego pokarmu z piersi, nie? To zobaczyłam to. Tak.
W samej ciąży, w samym brzuchu jeszcze, póki Oliwia się nie urodziła, nie widzę, żeby ona była zła na mamę, ale widzę, że miała do niej żal. Żal tak, ale żal bardziej smutek, nie? Natomiast Ale czy złość... ona nie zaakceptowała, Asiu, też tej złości i gniewu matki na ojca albo kogoś z... Gniewu matki na ojca jak najbardziej. To wtedy mogę powiedzieć, że była w brzuchu, nie? Była bardzo malutka jeszcze, Ale to nawet była... uwalniała już, prawda? Tak. To Tego nie uwolniła. ma już. To w takim razie to, co było później, czyli poczucie, że w jakiś sposób ktoś wyrządził w jej mniemaniu, w jej percepcji krzywdę. Może ona być nawet wyobrażona, może to być nawet coś wirtualnego. No w jej percepcji to była ta odstawiona pierś, Dorotka. Czyli to że była to pierwsza. jest wyrządzona krzywda. I to jest zapis w głowie do uwolnienia. Tutaj Oliwia uwalnia. A czy są później pewnego rodzaju zachowania myśli, które mogą świadczyć o tym, że w jej mniemaniu krzywdy, ale takich zachowań jest bardzo dużo. To są zachowania innych ludzi, które nie były zgodne z Oliwii oczekiwaniami. To takie coś widzę. To widzę także rodziców, mamę, tatę, znajomych, inną rodzinę, partnerów, tak, albo znajomych zwykłych. To też jest. Bo to jest ta konstelacja agresywno-depresyjna, czyli tutaj są dwa konflikty rewirowe i teraz to jest złość o rewir i niemoc ustalić swojej tożsamości. I teraz pytanie, czy w rodzie na przykład też nie było takiej właśnie agresji i złości o rewir, o swoją przynależność, o swoje granice, albo Były. ktoś nie, no właśnie. Tylko, że tą złość, o której mówisz, Dorotka, też generowały głównie dzieci. To były dzieci, które miały bardzo podobne historie do Oliwii. To były też dzieci, które nie dostały od mamy miłości. Miłości. Dobrze, czy Tutaj ona jest jakoś z nimi połączona i ma to przeniesione w swoim polu informacyjnym? Jest połączona, ma to przeniesione. Także znowu mi bardzo mocno dzisiaj te jedynki wybijają Tak. mi się... Bardzo mocno. Jest połączona, jest przeniesione odbicie w polu przy tutaj, no wysokości tak żołądka, ale nie jest kompletnie w środku, tylko przy, uwalnia Oliwię. I jest. Bardzo dużo w tym konflikcie rodziców, z tych obu linii, tak bym powiedziała, mamy tak jakby swoją drogą, też kobiety walczyły o taką, wiesz co? O taką górę nad mężczyznami bardzo często. Bardzo często im się udawało, miały taką siłę przebicia, korzystały z takiej niemocy, nieporadności mężczyzn, słabszego charakteru, ale tak jakby ona znalazła się, tak jak te dzieci, w takim potrzasku między też mamą a tatą, ale też w złości na nich. Bo ten dom nie był taki, jakie to dzieci chciałyby mieć dom. Ciepły, spokojny, pełen miłości. Tam były awantury wiecznie, na linii rodowej od samego pokolenia 7 i powiedziałabym, że to na tej linii rodowej do tej pory trwa. Do uwolnienia, odbicie w polu i jest tutaj między łopatkami. Tak patrzę, jakie to ma rzutowanie, wiesz, wcale wychodzi mi tutaj przez przód, widzę to. Może to być też jedna z przyczyn tych nerwobuli, które ma Oliwia. Tak, tak. Uwolniła. I teraz, Asiu, ta energia złości, agresji, takiego gniewu jest bardzo mocno połączona tutaj z narządem wątroby, dlatego że mówi się nawet, że coś mi leży na wątrobie, a wątroba jest również siedliskiem braku i ten brak może się dać na poziomie miłości, pożywienia, pieniędzy, uwagi, akceptacji, domu, bliskości i wielu innych rzeczy. A konsekwencją tego braku jest odczuwanie pustki i to wyzwala właśnie później w człowieku złość i wściekłość, a krzyk jest manifestacją tego, więc te wszystkie braki, tę no całą to... energię, którą tam skumulowała, bo z tą wątrobą też był problem również u ojca. Tak, tak, tutaj to jest w ogóle po linii rodowej, widzę, jeden z problemów tych ludzi. Tak, ona to uwalnia, Drodka, tych braków tutaj, to wiesz co, nie starczyłoby nam połowy dnia, żeby wymienić, jakie braki wygenerowało ciało subtelne i fizyczne.
Jest to ogromna ilość, to po prostu na ten moment Oliwia uwalnia. Od podstawowych rzeczy, podstawowych potrzeb człowieka, od samego początku, jak pożywienie, jak mówienie, zwracanie uwagi, później dużo, dużo rzeczy dotyczących mamy, ale też sporo ojca. Tu nie jest tutaj tak, że w oczach ciała subtelnego ta mama to jest taka, nazwijmy to, gorsza jak tata. Raczej bardzo dużo żalu tak wyprodukowała ona połowicznie do nich, bo do taty też jest bardzo dużo. Mimo tego, że ten jego charakter był dla Oliwii troszeczkę bardziej łagodny, ale dla mamy też on potrafił później pokazać, wiesz, że tak powiem, pazurki. Odgryzł się za niektóre rzeczy, odgryzał tak jak mógł. Więc tutaj do tej pory trwa batalia, a w środku jest, no już teraz dorosła dziewczyna, no ale powiedzmy, że dziecko, nie? Uwalnia to? Tak, uwalnia, uwalnia to. Idzie, wiesz co, to jest bardzo dużo dorodka. Dobra, to teraz to ja w ogóle nie widzę Oliwii, bo to jeszcze wychodzi i całe mi się zabieliło. Dalej, bo mamy jeszcze sporo rzeczy do... Dobrze, do... dobrze. Czy w rodzie, zobacz jeszcze proszę, były sytuacje, w których ktoś chorował na choroby wątroby, zapalenia wnętrza żółciowego, nowotwory wątroby, bądź uszkodzenia wątroby, które ktoś doznał, bądź alkoholizm, bo to też wpływa na osłabienie tego narządu. Alkoholizm, tak. Choroby wątroby związane z nadużywaniem alkoholu, choroby woreczka żółciowego, to widzę. Ale to, co ja widzę tutaj, jeżeli chodzi o wątrobę, większość rzeczy wynika z nadużywania alkoholu. Alkoholu. Na tej linii rodowej, tak. To już od pokolenia 7 trzeba po sznurku ściągać, odbicie w polu energetycznym u Oliwii do uwolnienia. To od razu z alkoholem, Asiu, lęk przed kochaniem i byciem kochanym, bo to jest główny problem, jeżeli to chodzi już jest w o głowie, alkohol. Drodko. Lęk przed kochaniem, byciem kochanym. Tak, Oliwia to uwalnia, bo patrzę, takich innych chorób wątroby, troszeczkę tych spraw nowotworowych było na tej linii rodowej, ale takich chorób i wszystkie wątrobych... problemy dotyczące braków finansowych, płynności finansowej, Asiu. To od razu niech to też no to tutaj od 7 pokolenia. Tu braki finansowe na tej linii rodowej bardzo często. Od początku. Jest. Prace, które Dorotko, pracodawcy, którzy nie są wypłacalni albo oszukują, wiesz? Bardzo dużo, bardzo często takich przypadków i to też mogą być rzeczy, jest odbicie w polu, więc wysokie prawdopodobieństwo, że Oliwia także trafiłaby na takiego pracodawcę. Uwolniła. Jeszcze coś widzę i tutaj w głowie u Oliwii widzę odbicie, ograniczenie wolności drugiej osoby. Poprzez pewne rzeczy albo robienie pewnych rzeczy, bądź przez wypowiadanie niektórych słów. Bardzo często to kobieta właśnie ograniczała mężczyznę, Drodka, z linii rodowej. I odbicie tutaj na wysokości głowy Oliwia uwalnia. Dobrze. Jeszcze teraz takie pytanie, jaka potrzeba jej w tym momencie nie jest jeszcze zaspokojona i co jest dla niej tym głodem, który ona próbuje się nakarmić, czego ona oczekuje najbardziej? Taką pierwszą potrzebą, która się tutaj bardzo mocno wybija, jest potrzeba bycia kochaną. Ona chce być kochana. Drugą jest poczucie bezpieczeństwa. A która jej część czuje, że nie ma tej uwagi i poczucia bycia kochaną?
Tak naprawdę, Dorotko, w całym ciele widzę tę potrzebę. Najbardziej wybija mi się klatka piersiowa z tego, ale dla mnie emanuje tym całe jej ciało, począwszy od klatki piersiowej, głowy, ramiona, plecy, brzuch, nogi, wszystko. A czy ona może sobie teraz dać tą uwagę i tą akceptację i tą miłość samej sobie? Bo od tego trzeba zacząć. No, z tą akceptacją u niej siebie samej to jest ciężko, Dorotka. Można powiedzieć, że ona siebie nie akceptuje. Ale właśnie, no to czy ona już powyciągała część tego, tych problemów w braku Tak, jak najbardziej. Tylko to jeszcze Coś jeszcze Eterysz to? czytał. Czy Eterysz coś czytał. jeszcze ją blokuje do tego, żeby ona podeszła do tej małej Oliwki i ją przytuliła? Ocenianie przez innych ludzi. Pomówienia przez innych ludzi, albo boi się, że usłyszy jakieś słowo typu potrzeb tych bytów, że jest taka, a nie inna, może nie do końca normalna. Boi się takiej oceny To uwalnia w krytyczny to. Uwalnia sposób. to. Nie lubi też wzroku ludzkiego na sobie. Ona się nie lubi, jak ktoś się na nią patrzy, przygląda, a jak już zaczyna tak wnikliwie ktoś tam patrzeć na nią, to tego też nie lubi. A Uwalnia. dlaczego? Niech zobaczę dlaczego. Co, jakie to uczucia? Dlatego, że właśnie ona nie ma jeszcze zbudowanego na tyle zaufania do siebie samej. Wydaje jej się też, że wykonuje może jakieś dziwne ruchy, czy wygląda dziwnie, czy przybrała dziwną pozycję. Wiesz, to są takie sprawy bardzo tutaj wyimaginowane, bardziej Więc uwalnia wyimaginowane niż prawdziwe. wszystkie je uwalnia. To jest przekonanie w głowie też do uwolnienia właśnie. Może też przez te uczucie obserwowania, które Oliwia miała, też czyn rzeczy lub ludzkich spojrzeń może odbierać w ten sposób, nie? Bo jednak, że tak powiem, takie kamery bytów miała nad sobą, więc tutaj uwolniła to. Bardzo chce, ona bardzo chce siebie zaakceptować, pokochać siebie, dać sobie też to uczucie, nie? Tylko ona bardzo potrzebuje też go od rodziców, to widać. Próbuje budować te więzi na tyle, ile może je zbudować, żeby poczuć to, czego przez lata nie było jej dane poczuć, nie? Rozkręca emocje, od razu ciało subtelne tutaj już puściły emocje po prostu. Ale to jest dobre, No dobrze. bo wychodzenie tych emocji także z ciała fizycznego było zaburzone według mnie, bo ja widzę, że to jest zaburzone. Bardziej takie wzruszanie właśnie też jej zaczyna się robić. No tak, wyrzuca ciało subtelne tutaj, że nie ma empatii, że jej powiedziano, że ona jest taka zimna, wyrachowana, To wszystkie te jednostronna. przekonania uwolnia, wszystko To to jest w wyrzuca. głowie, tak. Że z nią rozmawiać się nie da, bo to wielokrotnie słyszała akurat takie coś. To jest pamięć i przekonanie do uwolnienia. Uwolnię, Oliwia. Powiem ci, że wygląda lżej. W porównaniu do tego, co było, jest lżej. To widać. Nawet ta aura w polu, to wszystko też zaczyna się normować pomału, nie? Asiu, czy ten konflikt terytorialny ze strony matki, znakowanie terytorium, tożsamości konflikt, przepraszam, ta tożsamości. wpadka, czyli ta ciąża, no wpadka, bo ona nie planowała tej ciąży, ciąża, ślub. Czy to też jest wszystko uwolnione? A czy tutaj ten ślub jeszcze nie? Ciąża jest uwolniona, Dorotka, ale że ten ślub, że taki był też nie do końca może chciany, to jeszcze nie. Tutaj jest odbicie w Wszystko głowie to uwalnia. do Wszystko uwolnienia, to może tak. To jest od mamy, ale ja ci powiem, że przeskakuje mi na babcie, prababcie i tak dalej, to bardzo dużo podobnych sytuacji na linii rodowej właśnie, kiedy kobieta musi, ale nie zawsze jest w ciąży, bądź często po prostu takie są wymagania rodziny, że ma wejść za mąż, nie? Pamięć potem też uwalnia Oliwia, bo to nie jest jej kompletnie. Tak. Bo tam jest bardzo duża produkcja żalu, niesprawiedliwości, niepogodzenia się z losem, tak jak i u mamy, to uwalnia i pamięć kobiet z rodu też. To wszystko wlokła. Ona ten brak zaufania i ten brak szczęścia, nie tylko swój, to niosła też to, co Tak, teraz chciałam ciągnęła, zobaczyć. nie? Chciałam zobaczyć. Nie ma tego już.
Teraz Asiu, bezsenność, oprócz, że tutaj jest to oznaka też przejawów takich problemów z depresją, to również jest to lęk przed czymś, czyli nadmierna czujność w nocy. I teraz trzeba poszukać sytuacji w rodzie, gdzie wydarzyło się coś we śnie, co teraz jest rozwiązaniem biologicznym u Oliwii i powoduje u niej czujność w nocy, że nie daje jej spać. Wiesz co, ja jeszcze taki w śmierć, drugi pożar, raz patrzę, cokolwiek. Bo ja się przestraszyłam jakiś tego dramat, roboty. Który się rozegrał w nocy. Tak, Dorotka. Podpalili łóżko w domu z mężczyzną, który spał w łóżku. Spojrzałam dwa razy, bo nie wiedziałam, czy to jest wyimaginowany ogień, który chciała kobieta wskrzesić, czy to jest prawdziwy ogień. Jest mężczyzna, żona podpaliła swojego męża w łóżku. Kapa biała taka, która zwisa i to jest takie ciężkopalne, ale ona to podlała, to jest albo jakiś alkohol, albo benzyna. Podpaliła faceta w łóżku i ten człowiek się palił, on się obudził w pewnym momencie i nikt nie chciał go zgasić, dopiero sen przebiegł go gasić jakimś płaszczem. I to skąd informacyjnym jest, Oliwki? Tak, bo to, ale to jest w ramach zemsty. Tu kobieta po prostu w ramach zemsty. Dlaczego? Pokazano, że ten mężczyzna ją zdradzał i zdradzał i tak jakby też nie uważał jej jako kobietę, nie? To jest odbicie, uwalnia. Dobra. Całą frustrację, cierpienie, brak poczucia sensu życia. Głowa. Brak poczucia sensu życia. Tak, uwalnia. I przechodzimy do żołądka, układu trawiennego. To jest konflikt gniewu, czegoś niemożliwego do strawienia. Kluczowym słowem jest bycie niezrozumiałym bądź nieporozumienie. I konflikt dotyczy również braku tego, czego chcemy i nieumiejętności trawienia tego, co mamy. Czyli jakby niepogodzenie się z tym, nie potrafi strawić tego, co ma, ale odczuwa brak tego, czego na ten moment nie ma. I no to tak, później to również gniew. No właśnie, ten gniew wynikał właśnie z tych rzeczy, które też poprzednio już uwalniała, czyli przekonanie tutaj, poczucie, że to nie jest jej miejsce, z drugiej strony musi tu być i to też duża produkcja gniewu z tego powodu, tak? Że jej życie też według niej, to jest przekonanie z głowy, wygląda inaczej jak u innych ludzi, których uważa za w cudzysłowie zdrowych, tak? Czyli ludzi bez takich problemów, jakie ona. To jest do uwolnienia jeszcze. I czy ona takie przekonanie, że jest niezrozumiana albo nierozumiana przez otoczenie, przez rodzinę? Tak, to też. Nierozumiana i te uczucia, które też wcześniej już uwalniała, że wyśmieją ją, ocenią, że będą o niej mówić za plecami, tak? Ona nie lubi bardzo takich sytuacji. Dla niej człowiek, teraz to już przekonanie się troszeczkę zmieniło, natomiast człowiek był osobą, której ufać nie można. Przekonała się o tym też próbując nawiązać bliższą relację z partnerem, tak? To się troszeczkę zmieniło, bo też czytuję tutaj mężczyzna, który jest, stara się być wsparciem. Inny jest od mężczyzny, który był z którym była poprzednio w związku, ale z kolei tutaj Oliwia naskakuje na tego partnera, którego teraz ma. Ona tak jakby góruje nad nim, czyli troszeczkę przejmuje rolę swojej mamy w górowaniu nad tatą. Ale uwolniła to. Tak. Dobra. I teraz dalej w kontekście tutaj tego żołądka układu trawiennego chodzi o złość i gniew do kogoś, kogo nie znoszę, narzuca mi swoje zdanie, muszę z nim przebywać. Bliskie zagrożenie w kontekście terytorium i trawienia. Terytorium, nieporozumienia terytorium, w poczuciu bezsilności, czyli ona w tym wszystkim czuje się bezsilna.
To znaczy tutaj, ale cofam mnie do jej dzieciństwa, tu są słowa, wspomnienia dotyczące mamy, która tak właśnie zawsze kierowała jej życiem, bo tak to Ether tutaj wyświetla. To mi od razu pokazało się, Dorotka, że jestem tego okresu. Dobrze, to niech to uwolni i przejdziemy dalej. To jest głowa i uwalnia Oliwię. I dalej konflikt jakiegoś świństwa, które ktoś komuś zrobił, którego nie można strawić. No to macie, też. Macie bezsilności. Może to być też jakieś ukryte dziecko w rodzie. To też może Były być coś sytuacje, takiego, że które... tak, Dorotka, na linii rodowej, że ktoś miał dziecko, że tak powiem, na boku. To jest odbicie w polu na wysokości głowy Oliwia uwalnia, ale jeszcze jedna rzecz. To takie poczucie świństwa, kto tu komu wyrządził, to tutaj mamy Tak. teraz taką trójkę. Mamy tatę i Oliwię. Z jednej strony mama uważa, że tata wyrządził świństwo. Tata uważa, że mama jemu też wyrządzała, a Oliwia uważa, że oni jej także. Dobrze, i jak to jest zapisane i gdzie jest odbicie to w polu No informacyjnym? jest w polu właśnie informacyjnym na wysokości żołądka zapis. Jest to mały wpis, ale wiem, że jest dosyć głęboko. Może być przyczyną bardzo wielu niefajnych sytuacji nawet w ciele fizycznym, nie? On jest dosyć długo, też bym powiedziała, że od dziecięcych lat Oliwii tam Tak. wpisany. Uwalniam go. Dobra, i Jak dalej mamy koleś taka konflikt. zadra, wiesz? Tak, W tak. porządku. Konflikt niemożności strawienia kęsa. Chodzi o uciążliwości, utrapienia związane z poleceniami ludźmi mającymi nad nią władzę lub którym podlegam. To też jest w klimacie bezradności, bezsilności, bierności. Okazało mi się przedszkole, Dorotka. To, o czym powiedziałaś teraz, że tam miały miejsce takie sytuacje, tak jakby nie mogła także strawić i tej atmosfery, ale też pokazały mi się posiłki, które z trudem tak jakby przełyka, jakby kazano jej jeść na chama, a kompletnie nie chce. Uwalnia Tak. to wszystko. Znowu głowa tutaj, okolice także karku, że to wanie wyciąga Oliwie. I teraz dalej wzdęcia odnoszą się znowuż do brudnej sprawy, której nie można strawić, której nie mogę się pozbyć, sprawić, żeby przeszła. Chcę się pozbyć tych kłopotów i odzyskać swoją przestrzeń, ale nie potrafię tego zrobić i wywołuje to cierpienie. No to jest typowo wspomnienie mamy, które jest zapisane w polu. To jest tak. Dotyczy zwłaszcza okresu ciąży. To wspomnienie. Okej. Tutaj mamy okolice prawego barku, ale tak jakby przeciąga mi się tu na obojczyk do uwolnienia. Uwalnia Oliwię. Dobrze, Asiu, Ona i zobacz. bardzo ładnie pracuje, wiesz, ona bardzo ładnie to ściąga. I bardzo dobrze lokalizuje w ciele, tutaj Teraz. naprawdę. I zobacz, Asiu, czy była w rodzie gdzieś sytuacja zapisana w polu, przeniesiona w polu informacyjnym Oliwii, kogoś, kto był niewłaściwie pochowany, właśnie w kontekście brudnej sprawy, której nie można było strawić się i pozbyć, pozbyć się kłopotów, odzyskać swoją przestrzeń. Wiesz co, niewłaściwie pochowane to widzę kilka osób, a teraz czytuję mi cztery osoby na linii rodowej, które nie zostały pochowane tam, gdzie chciałyby być pochowane. Rodzina nie miała innej możliwości, tylko że to nie te osoby miały pretensje, tylko widzę takie sytuacje, że miejsce pochówku jest niezgodne z wolą tego, który umarł. Ale widzę jeszcze jedną sytuację. Tylko nie wiem, czy ona, Dorotko, pod to podlega, upuszczenie trumny z nieboszczykiem? Chodzi o to, że w tych osobach, w tej rodzinie musiało to być odbicie jako brudna sprawa, której nie można strawić, której nie można się pozbyć. No to te pochówki. No to to. Bo No dużo osób miało pretensje do tego, który pochował, że zrobił to źle. No tak. nie sam nieboszczyk, bo wiadomo, że go nie ma.
tylko inne osoby miały pretensje właśnie, że ten pochówek nie odbył się tam, gdzie powinien. To to widzę. Odbicie tutaj mamy, ale wiesz co? Pokazują mi się stopy, tak jakby okolice kostek. Może być to, mogą być to pewnego rodzaju blokady, to co jest w tym miejscu, uwalnia Oliwia. Znieważenie zwłok, Dorotka. Tak. Jeszcze. To jest ten, ta trumna, mężczyzna osłabła ręka i przechyliła się trumna, w finale wyleciał człowiek, którego nieśli. No tak. To też, bo to, to wspomnienia potem, no to no widok, widok dramatyczny, no i to już wywołujące traumę, no bo coś takiego zobaczyć, no to jest to trauma. Też uwalnia. To pewnego rodzaju to blokady na pewno były, bo widzę te nogi teraz tak jakby drgnęły kolana, które były tak bardzo sztywno. W ogóle to ciało Oliwii jest takie, ciało subtelne oczywiście wygląda inaczej, ale patrząc na pierwsze te energetyczne, ono jest takie bardzo sztywne w jednej pozycji, jakby była zastygnięta, wiesz? Jakby bała się też wykonać swobodniejszego ruchu, że zrobi coś nie tak, nieetycznie, nie źle, tak. Ale to też przekonanie w głowie, niech wolni, nie? Bo to tak, jej niepotrzebne takie coś jest kompletnie, że coś zrobi źle. Tu nie ma co zrobić źle, uwolnimy. I teraz tutaj, Asiu, mamy bóle głowy. Głowa jest związana z punktu biologicznego z ojcem. Czyli ból głowy jest oznaką, że czuje obniżone poczucie własnej wartości w relacjach z ojcem. Czyli poczucie, że nie mogę go zadowolić nigdy. Nigdy nie spełnię jego oczekiwań. Podświadomie może odbierać to w taki sposób. No jest to podświadomie zapisane, ale już to jest tam bardzo długo zapisane, Drodka. No to wszystko dzieciństwo, to znowu jest tamtąd tak. I to znowu jest głowa, nie? Uwolnię, Oliwie. W porządku. I teraz zbyt szybka praca serca, szybki rytm serca powiązana jest z trybem walki, czyli zawsze muszę zrobić coś więcej, żeby być kochaną, żeby być chcianą, żeby być uznaną. Kiedy serce przyspiesza, jesteśmy w trybie walki, czyli no to tutaj 24 na dobę tryb walki, Oliwia. Gdzie ona ma ten korzeń tego trybu walki? Czy to jest jeszcze od matki, od rodziców? Oj, to jeszcze jest, jak ona była w brzuchu, Dorotka. Tak, uwalnia tą całą, ten cały zapis tej relacji. Czy jak tutaj pojawia się już ciało subtelne u mamy w środku? To jest, nazwałabym, że to w tym trybie, bo już ona wie, że czy wiedziała to, że nie jest tutaj chciana, nie? To już próbowała tak jakby o siebie walczyć, a wszystko skłaniało się do tego, żeby nie było jej tutaj jednak. Po drugie, owinięcie pępowiną, to już też tak naprawdę teoretycznie to, że się urodziła, to naprawdę był cud, że no właśnie nie było jakiegoś, o to chodzi, tak. Więc ten tryb walki, ona to wszystko teraz uwalnia, ona to już widzi. No to to już to ciało wypycha z kilku miejsc, bo tu mamy tak, głowę, twarz, usta, tutaj mi idzie przez krtań, nawet klatkę piersiową, brzuch, tutaj okolica macicy i jeszcze dalej przez nogi, to jakby wystrzela z ciała, to jest bardzo dziwnie tam umiejscowione. Uwalnia to i Asiu, jeszcze sytuacje, w których musiała dokonywać wyboru między matką a ojcem, czyli matka zmuszała ją do zatajenia prawdy, kiedy miała innych partnerów przed ojcem, żeby nie wyszło, że ona się z kimś spotyka, więc te sytuacje, w których ona czuła bardzo duży dyskomfort, ona nie czuła się z tym dobrze, czuła, że zdradza ojca w pewien sposób, nie mówiąc jemu o tym. I to, że w ogóle była postawiona w takiej sytuacji, że mama poprosiła ją o to, ona to wszystkie te emocje związane z tą sytuacją uwalnia teraz, no już tego nie potrzebuje mieć. To jest klatka piersiowa do uwolnienia, to duża smuga. Dopiero to jeszcze, no, wychodzi, wiesz, wygląda troszeczkę jak wir, to co wychodzi z ciała na ten moment. I problemy ze skórą na twarzy, to też pytanie, kiedy ona poczuła, że straciła twarz?
symbolicznie, czy tutaj jest nabranie takiej, na poziomie takiej wyobrażonym. Na poziomie takim Dorotko wewnętrznym, ja bym to nazwała, ale około 11-12 lat, kiedy widzę takie stwierdzenie, widzę taką myśl. Dobrze, nie i to zapis głowa do uwolnienia, tak. Powiedziałabym, że wtedy, kiedy nabrała takiej już pełniejszej świadomości, takiej świadomości, która już była troszeczkę na takim bardziej dojrzałym tle. Chociaż to jest to te lata nastoletnie, wczesne lata nastoletnie, uwolniło. Dobrze, i w takim razie, Asiu, przejdziemy do tych aspektów, które uwalnialiśmy na linii inkarnacyjnej. To, co najbardziej jej w tym życiu przeszkadza i co ją obciąża i nie pozwala normalnie żyć. No tutaj mamy, Ogiwie, na ten moment 112 raz na Ziemi, czyli tych inkarnacji już ponad 100, powiedziałabym, że sporo. Co tu nam się powiela, co ona tutaj ma? Od razu mówię, ciało subtelne będzie ściągać, bo tego trochę będzie. Rozbudowany program karmiczny, karmę na tle religijnym, od razu widzę inkarnacje nakierowane na wiarę, zwłaszcza rzymskokatolicką. Ciężkie inkarnacje. Powtarza nam się tutaj walczenie o swoją godność i o miłość z rodzicami. To widzę, że nam się powiela. Bardzo często gra pozorów, udawanie innej osoby, żeby przypodobać się. Bardzo często kłamstwa w życiach, kiedy była kobietą, a głównie była kobietą, mamy kilka tylko inkarnacji, kiedy była mężczyzną i też nie było dobre. Kłamstwa, którymi musiała ratować czyjąś twarz, tego mamy bardzo dużo, najczęściej swojego męża bądź partnera, czyli inne osoby nie znały prawdy o jej życiu, granie dwóch osób naraz i tutaj wskoczyłem mi tutaj choroby takie jak choroba dwubiegunowa, które występowały już na linii inkarnacyjnej. Ja bym powiedziała, że też widzę borderline, ale ciężko powiedzieć, bo nie była zdiagnozowana. Więc tutaj termin tylko szczytuje, że to prawdopodobnie był borderline, bo tutaj bardzo dużo problemów natury psychicznej typu stany depresyjne, lękowe, agorafobia i nerwica. Odbijanie na osobach najbliższych swoich nastrojów też uwalnia, bo to było. Szukanie osób, które mogą wykonać za nią czynności, których ona się boi. Mianowicie wykonać coś w pracy albo pójść za nią gdzieś, gdzie jest ciemno, niezbyt bezpiecznie, albo z nią. Szukanie towarzyszy niedoli, to się powtarza. A jak nie znalazła, to takie, wiesz co, obwinianie też czasami innych ludzi za swój los. Obwinianie, nie mówiąc im o tym, ale takie, kiedy też mogła, powiela mi się to, że umiała odgryźć się na pewnych osobach, kiedy tylko miała taką sposobność, bo zazwyczaj w tych inkarnacjach była ofiarą, więc musi wyciągnąć też ten syndrom ofiary, bo tutaj bardzo często w związkach tłamszona i znęcano się nad nią. Jeszcze Dorotka, może jest to ważne, na pewno jest to ważne, że Oliwia w inkarnacjach zazwyczaj rodziła niechciane dzieci, bo często w takich sytuacjach, kiedy nie było jej zgody na stosunek, czyli gwałty. Brak zaufania do ludzi, do siebie samej, także z inkarnacji. I to są według mnie najważniejsze rzeczy, które jej mogą przeszkadzać teraz w życiu. To, co przeniesione. Oprócz tych wielkich dwóch karmicznych programów, nie? Od razu wiem, że księgę pisał planista pracujący dla aniołów, bo już bije blask, tak jak każdą jej poprzednią. A z jaką raną tutaj weszła w to życie, Asiu? Z jakimi ranami? Bo widzę, że to nie jest... Tutaj mamy ranę odrzucenia jako pierwszą. Z tą raną Oliwia weszła i to jest do uwolnienia, porzucenia i wstydu, które potem się tak samo robią.
Powiedziałabym też, że od razu konflikt terytorialny przeciąga się w każdej inkarnacji, tak, bo ona nie czuła się nigdzie bezpiecznie. Niech ona i to stamtąd też do uwolnienia. Rana odrzucenia jako główna droga. I to Oliwia uwalnia wszystko jeszcze. Okej. W takim razie zobaczmy, jak była zapisana ta księga, co tam było w tej księdze. Modlitwą zaczyna się tutaj jedną z modlitw rzymskokatolickich księga. Modlitwa zajmuje dwie strony, bo jest pisana takimi dosyć dużymi literami. Jest to modlitwa powszechnie znana, nie będę jej przetaczać, jeżeli chodzi o wiarę, co tam jest później. Słowa mówiące o tym, że człowiek jest zawsze niższy od siły wyższej. Mianowicie księga jest niedobra, ponieważ wyczytać można, że są słowa, które mówią, że człowiek musi poddać się losowi. Czyli, że jeżeli ma źle, no to trudno, może tylko modlić się, ale musi tak jakby to przetrwać. Księga typowo piętnująca ludzi karmą religijną, nazwałabym to. A w takim razie do uwolnienia, do zmiany. Do zniszczenia. Tak. Do zniszczenia, do uwolnienia niekoniecznie. I kreuje sobie nową księgę. I zapisuje samodzielnie. No, zapisuje. Przede wszystkim miłość. Ona chce być kochana, chce kochać, ale normalną miłością, bez manipulacji, bez zdrad, bez różnych dziwnych rzeczy. Chce być zdrowa. Chcę mieć władzę nad swoim ciałem, myślami, emocjami. Tutaj tego chce Oliwia. Chcę być bezpieczna do tego. Chcę mieć zaufanie do siebie i do innych ludzi. Ale chcę też być asertywna. Tak. Empatię zbalansować. Ona wie, że jest dobra, ale nie taka bardzo rozbudowana ta empatia. Ale też, żeby ona sobie tą komunikację taką prawidłową zapisała, w której będzie potrafiła mówić o tym, co czuje i co myśli, żeby nie tłumiła tych emocji w sobie i potrafiła się wyrażać. No właśnie, bo ona tutaj był z tym duży problem, właśnie wyrażanie emocji, prawidłowe wyrażanie emocji, prawidłowa komunikacja, szczera komunikacja z innym człowiekiem, żeby to, co jej zawsze tam leży na serduchu, żeby umiała powiedzieć i wtedy ona nie będzie tego gromadziła, to zapisuje. Kreatywność chce wpisać, zabezpieczenie finansowe dla siebie. No lepiej niech wpisze sobie obfitość. Obfitość, dobrze. No przede wszystkim tutaj poczucie bezpieczeństwa, miłość, i do siebie sama, i do innych ludzi chce być kochana, szczęśliwa, zdrowa. To są takie trzy aspekty dla niej ważne. Chce dobrze czuć się w miejscach, w których jest. Czy będzie to dom, czy praca. I przede wszystkim chce być w tych miejscach też bezpieczna. To są rzeczy najważniejsze dla niej, o których ciało subtelne myśli. Czy ona ma jeszcze jakąś złość, żal, jakiekolwiek negatywne emocje w stosunku do rodziców, takie na bardzo głębokim poziomie? Wiesz co, nie widzę do rodziców, Dorotka, ale zauważyłam, że na końcu pracy wygenerowała też żal do siebie, bo dużo rzeczy to z klatki piersiowej. To jest teraz nowa produkcja, nie po prostu produkcja nabyta. A zapytam, dlaczego ten żal do siebie wyprodukowała? Z jakiego powodu? Wydaje się, że wiele osób mogła skrzywdzić swoim zachowaniem, dotknąć swoim zachowaniem. To stąd. Ale ona już teraz rozumie, co do tego doprowadziło ją do tych zachowań, bo ona to ten proces cały przeszła. No tutaj większość zachowań była zachowaniami nabytymi, też ze wspomnień zupełnie innych ludzi, więc tutaj... Dokładnie. Czy ona to rozumie? Tak. I czy ona nadal ma w sobie taką potrzebę walenia się po głowie za to? No już mówię, że nie chce tego robić. Bardzo dobrze. Linia rodowa ją w spadku obciążyła czymś takim, bo to wszystkie przyczyny były praktycznie tam, nie? Tam. Dobrze, to na tych nowych warunkach, Asiu, idziemy do przyszłości i zobaczmy, jak ona odbiera siebie, jak się czuje w swoim ciele.
jak się komunikuje ze sobą i z innymi. Przede wszystkim spokojniej jest. Tutaj nakreślić trzeba, że połączenie między ciałem energetycznym i fizycznym było bardzo słabe. Tutaj tak. Komunikacja nawet ze sobą też była utrudniona. Spojrzenie w swoje problemy, w głąb siebie też było praktycznie mówiąc niemożliwe, tak? Na ten moment inaczej to wygląda, jest dobra więź, także też będzie, będzie inaczej ze sobą się czuła i na pewno spokojnie, tak? Bo ten spokój emanuje, ten spokój widać, widać komunikację, widać, że ona umie mówić o emocjach, umie mówić o uczuciach, umie powiedzieć, co jej leży na sercu, a nie na przykład wybuchnąć, nakrzyczeć, czy czyli zachować nie się. Czeka już w przyszłości, aż jej się nazbiera i potem wystarczy jakaś mała rzecz, która ją wysadzi z butów. Znaczy, wiesz co, Dorotko, właśnie ja nie widzę tych impulsów tak zwanych, że impuls i ona się tam, coś się tam uruchamia, takiego agresywnego, nie widzę tego. Tutaj widzę spokój, tutaj widzę, że to jest nauka też pracy ze sobą, bo ona się na pewno rzeczach łapie, ale ona umie już tak jakby przepracować to, dojść do tego, co jest tutaj tego przyczyną, także widzę, że... Czy ma nadal problem z koncentracją, z taką uważnością? Nie, tutaj... Problem z koncentracją tutaj był z uważnością, ze skupieniem się tutaj bardzo dużo, wiele rzeczy zapomnianych było. Tak. Na ten moment ja nie widzę tego, żeby był problem z takimi rzeczami. Okay. Tutaj widzę spokój, widzę pracę nad sobą. Widzę też postrzeganie świata jako mniejszego zagrożenia dla niej, bo ona postrzegała świat jako duże zagrożenie, ludzi także. Fakt faktem, no nie należy ufać każdemu i wszystkiemu dookoła, bo to można się zagubić, ale nie widzę, żeby ona była taka nieufna jak kiedyś. Nie widzę tutaj, żeby odgryzała się na partnerze. Ona zrozumiała, z czego to wynikało. Wie, że też nie chciałaby być tak traktowana i jego też traktuje odpowiednio, czyli traktuje go dobrze. Życie się układa, tutaj emanuje spokojem. W porównaniu do tego, co było, powiem, że ja to widzę bardzo dobrze i tak to wygląda. Dobrze, czy ona chciałaby zrobić przekaz komuś ze swojej pracy? Tak, rodzicom i partnerowi też chciałaby zrobić Bardzo przekaz. dobrze. Tak, Trzy przekazy. Przekazy. Pozostaje jeszcze i do wykreowania nowa przestrzeń. Tak, przestrzeń, ona potrzebuje przestrzeni zielonej, wody, ptaków, kwiatów, wszystkiego, co będzie w stanie ją pozytywnie po prostu tak podkręcić, słońca, powietrza i taką przestrzeń kreuje. Przekazy natomiast są tworzone z podkreślonymi rzeczami do uwolnienia i do końca naszej pracy wejdą tutaj do adresatów. Nie? Dobrze, dobrze. Czy ciało sukienne? Jest... Dorotko, jeszcze przepraszam cię, że naszłam ci słowo. Kreacja jest wykreowana jako nowa kreacja. Tamtą ciało subtelne zutylizowało, nie nadawała się ta przestrzeń. Tak, właśnie widziałam, że ona się nadawała. Czy ona chciałaby coś powiedzieć, przekazać Oliwii słuchającej tutaj na Skype'ie? Tak. Przede wszystkim to, że powinna pamiętać, że osobą, która kocha i będzie kochać ją zawsze, jest jej część subtelna. Ta część subtelna czekała tylko na odwzajemnienie tych uczuć, nie? Wzruszający przekaz bardzo, chociaż krótki, aż wywołuje takie emocje łzy w oczach, że żeby o tym pamiętała. Przede wszystkim ciało subtelne dziękuję jej bardzo, mówi, że jest wolna na ten moment. A miała naprawdę bardzo dużo ograniczeń na sobie, nawet dokładnie nie wiedziała, z czego to się wszystko wzięło. Teraz wie, że może poruszać się swobodnie. Dziękuję jej za to, że już nie musi w nocy uważać, że musi chować się, musiała chować się po kreacjach, po jakichś wysiedlonych też krainach, żeby uciec przed
głosami oprawcami, takimi nawet miga, już mi się język poplątał, wymyślonymi przez siebie. Za to jej dziękuję. Przede wszystkim za to, że ona też jest bezpieczna i jest Tak. kochana. Tak. To jest najważniejsze. My również dziękujemy pięknie Oliwce za możliwość uczestniczenia w jej procesie. Tak, dziękujemy jej bardzo. No i dobrze, zapytaj Oliwkę, czy możemy zamknąć już tę sesję? Tak, ciało subtelne tutaj wyraża zgodę. Dobrze. W takim razie, Asiu, ta kreacja jest do zniszczenia, a my tak. Wracamy do własnych przestrzeni i rozłączamy się z całą energią tej sesji. Rozłączamy się ze wszystkim i ze wszystkimi całkowicie. Oczyszczamy się z całej energetyki tej pracy, ze wszystkich obrazów, informacji, przekazów i wypełniamy się własnymi energiami, takimi, z jakimi czujemy się teraz najlepiej same ze sobą. I na trzy wracasz do teraźniejszości, skąd do ciebie mówię, wypełniona piękną swoją energią, wolna. Jeden, dwa i trzy. I dobry wieczór. Dobry wieczór.